Programowanie phaserów to w dużym stopniu nic innego jak integracja istniejących presetów do poszczególnych kroków. W poprzednich wersjach oprogramowania wymagało to użycia dedykowanej kombinacji klawiszy. Wersja oprogramowania 1.7 wprowadza nową, ulepszoną metodę programowania phaserów na podstawie presetów. W Grand 3 on PC wygląda to nieco inaczej niż na konsolecie. Na konsolecie wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk x5 opisany jako step. W OnPC zreplikuję to używając makra z komendą step. Zaznaczam spoty, zapalam na full. Chcę stworzyć phaser złożony z trzech kolorów: czerwonego, niebieskiego i zielonego. Na konsolecie wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk x5 step. W OnPC użyję makra Step. Step Red, Step Blue, Step Green. Phaser został automatycznie utworzony. Na konsolecie wystarczy przytrzymać wciśnięty przycisk Step i w tym czasie wybrać kolejno presety. Świetne przyspieszenie pracy, nowy workflow dla tworzenia phaserów złożonych z istniejących presetów. Pójdźmy o krok dalej. Wybieram spoty i ponownie zapalam na full. Wciskam step red, potem step i pozycja center, teraz step blue i step pozycja do góry. Tak długo, jak będę używał nowych atrybutów, pozostanę w tym samym kroku. Jeżeli wybiorę ten sam atrybut po raz drugi, zostanie on dodany do kolejnego kroku. Jak widzisz, funkcjonalność ta posiada również reguły i specjalną logikę działającą w tle. Wróćmy do phasera złożonego z trzech kolorów. Wybieram urządzenia dimmer step i trzy kolory. W oknie Phaser Editor znajdziesz nowy podgląd Sheet View. Prezentuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące zawartości kroków twojego Fazera. Wszystkie kroki i wszystkie warstwy. Krok numer dwa to kolor niebieski. Zmienię w tym kroku Transition na 20% i Wave również na 20%. Widzisz krótki skok do koloru niebieskiego i Fade dla czerwonego i zielonego. W poprzednich wersjach oprogramowania zmiany tego typu powodowały kompletną zmianę przebiegu całego phasera, co wymagało ponownej kalkulacji. Właśnie dlatego dodano nową warstwę dla phaserów Measure. W tej warstwie możesz zadecydować, jak długi powinien być całkowity cykl phasera w zależności od bitów na minutę. Możesz wybrać 1 bit na minutę. Cały cykl phasera zajmie 1 bit. Przy prędkości 60 bpm uzyskasz 60 pełnych przebiegów w ciągu minuty, niezależnie od ilości kroków, transition i lift. Możesz zmienić na 4 bity. Widzisz na podstawie niebieskich linii, że jeden przebieg zajmie 4 bity. Dzięki temu manualne kalkulowanie prędkości nie jest już konieczne. Będzie to robione automatycznie. Z drugiej strony umożliwia to programowanie bezpośrednio do tempa Twojego utworu. Ciekawe usprawnienie dla phaserów. Sprawdź i wypróbuj w najnowszej wersji 1.7.